Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. Dzisiaj przybywamy do Was z tagiem, odświeżonym tagiem, który był już na naszym kanale parę lat temu, już dobrych będzie. I miał tam ten tag wyjątkowo cringe'ową otoczkę. Tak? Nie pamiętam na szczęście. Shame, shame. Ding, 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 ding. To było to? Tak. To było shame. A pamiętasz, jak ja się uczyłam, żeby ten szal ci dobrze założyć? Pamiętam. Ile tutoriali oglądałam, żeby ten szal taki... O Boże, pamiętam. Nie pamiętam tutoriali, natomiast pamiętam, ile żeś przeklinała ten szal, mnie, moje głupie pomysły, cały ten kanał i to wszystko. Pamiętam to po prostu, żeś... Nie pamiętam, ale pamiętam, że to było też częściowo w piwnicy robione? Tak, tak, to tam miska dla psa. No właśnie, tą psią karmę to... Tak, 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 tak. To dobra, nie wracajmy do tego. Mamy dzisiaj nową wersję. Kiedyś byliśmy bardziej ambitni, pomysłowi. Bardziej kreatywni. Bardziej kreatywni. Bardziej walnięci. Tak. A teraz w piwnicy po prostu bardziej śmierdzi, dlatego tam nie nagrywamy. Okej. Okay. Dobra. Unpopular opinions book tag, czyli tak, w którym przedstawimy Wam nasze niepopularne opinie na temat popularnych książek. Tak. Dobra. To więc... Pani moja pierwsza, co ja Ci przeczytam. Popularna książka lub seria, której nie lubisz? Ja powiem tak, ja ostatnimi czasy nie czytam za dużo popularnych książek, więc ciężko mi tutaj stwierdzić. Popularna seria, książka, której nie lubię. Nie wiem. Daj mi się zastanowić, a w tym czasie... nie lubię czytać Wiedźmina, samego Wiedźmina lubię. Ale teraz, dobra, pomyślmy. Popularna seria, której nie lubisz. No, w zasadzie... Każda seria kryminalna. No, nie, Robert Galbraith. No, seria lubisz, ale serii nie lubisz książek. No dlatego, że ja po prostu nie lubię, nie przepadam za czytaniem kryminałów. Kryminały oglądać w formie serialu, filmu lubię, ale czytanie książek mi nie wchodzi totalnie i nie wiem, gdzie leży problem. Pamiętniki wampirów. Co Pamiętniki wampirów? Też książka, też... No, też ale to będzie Pamiętniki wampirów, to ja tu w innym podpunkcie chcę wymienić, więc proszę tutaj nie uprzedzać tutaj pytań. W ogóle kiedyś musielibyśmy zrobić tak odwrócony. Ja odpowiadam za ciebie, ty za mnie. O Boże, a myślisz, że ja będę pamiętała, co ty czytasz? No właśnie, dajcie znać, czy chcielibyście taki tak odwrócony zobaczyć. Nie, nie, to będzie ciężko. Zmierzch był odwrócony, no to tak, też może być odwrócony, prawda? Tak. Dobra, to teraz ty na to pierwsze pytanie. A tak, popularna Sara Kopiara James. No w sumie... Mogłabym Dwory. Też ja byłem kiedyś fanem, ja byłem kiedyś zachwycony, zauroczony, a potem, kiedy klapki mi z oczu spadły, pierdzielnęły o podłogę, oczy się roztwarły, rozwarły, otworzyły się. Ja pani nie przerywałem. To wtedy się okazało, że mamy do czynienia z największą kserokopiarą literacką, jaką chyba znał świat, a przynajmniej ja w swoim ograniczeniu większej kserokopiary literackiej niż Sara J. Maas nie znam. Stąd też hejtuję, nie lubię, pozbyłem się wszystkiego, co napisała z półek, łącznie z podpisaną dla nas książką. Raus, wypad i nigdy nie wracaj. Popularna książka lub seria, której wszyscy nienawidzą, ale ty kochasz. Znaczy ja powiem tak, może słowo kocham to jest tutaj zbyt mocne, ale po prostu lubię. Ja bym tutaj wskazała 365 dni. Wszyscy nienawidzą, a ja lubię. No po prostu, nie kocham, ale lubię. A byłem pewny, że wrzucisz tutaj Rodzinę Monet, ale to już nie lubisz za bardzo Rodziny Monet. Po nie, że nie lubię, bo po prostu skończył mi się ten taki, wiesz, vibe, taka presja czytania tego. No to musi chwilę pewnie odleżeć. Sezon na fast foody minął. Nie, znaczy nie wiem, czy minął, nie minął, się okaże w ciągu najbliższych tygodni, ale po prostu nie mam już fazy, żeby teraz tak szybko przejść i czytać Monetów. No dobrze, popularna książka, której wszyscy nienawidzą, ale ja lubię. No dobra, też bym mógł powiedzieć 365 dni, bo to było takie głupie, że aż śmieszne. Jezus. Nie wiem, czy coś takiego jest tak naprawdę. A to Królestwo Piasku nie było tak hejtowane przez ludzi? Tasze Suri? No. No to możemy to uznać. Nie wiem, na ile to jest popularna książka, aczkolwiek się z tymi hejtami nie zgadzam. Babel! Babel! Rebeki Kłon. Przecież tak też zjechali Babel ludzie. Nie wiem, jak można było to tak zjechać. Pewnie wszyscy liczyli na to, że to będzie znowuż krwiste, dynamiczne fantasy jak Wojna Makowa. Natomiast Babel zawiodło bardzo, bardzo wielu ludzi. Ale ja jestem team Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski powiedział, że jest the best. Ja potwierdzam słowa Andrzeja Sapkowskiego. Też mówię, że jest the best. Podlizujesz się i po prostu, panu się. Andrzeju. Nie. Pałujta się, Babel jest the best. Dobra, trzecie.
Trójkąt miłosny, w którym główny bohater, bohaterka według ciebie wybrała złą osobę lub literacka para, której nie lubisz. U mnie ten trójkąt to będzie klasyka. Tak, wiem, wiem, który. Ciapa Pita. Ciapa Pita. Ja Ciapa Pita tu... nie powinien być z Katniss. Ja bym wskazała tutaj parę ze starej młodzieżowej serii, w sensie Mer i Kala, bo oni mi totalnie nigdy do siebie nie pasowali. Już prędzej Mer z Mavenem mi pasowała, ale no z wiadomych przyczyn być ze sobą nie mogli. No i ja bym tak wskazała. Ja nie będę kwestionował twojej opinii, natomiast ze starej młodzieżowej serii, ja się czuję, jakbym to dopiero co czytał, a ty mi teraz powiesz, że to było stare. No to było dawno, to było 5 lat temu? 4-5 lat temu, to już jest stary, to już przeżytek, o tym nikt nie pamięta. Większość osób, które teraz prowadzi kanały YouTube, Instagramy, TikToki, to nawet o tej serii pewnie nie słyszało. Większość osób to teraz już nawet YouTube'ów nie prowadzi, bo my sami jesteśmy unpopular. No. Bo wszyscy poszli na TikToka. Unpopular... Old people. Old people. Czyli ty mówisz, że Ciapa Pita, gay Ciapa Pita, no tak, no to jest chyba taki najbardziej klasyczny przykład, który mnie drażni od lat, od starych dziejów i to chyba się nigdy nie zmieni. Po prostu zapomniałeś, jaki Pita jest w książce. Nie, czytaj popularny książkę, gatunek literacki, po który rzadko sięgasz. Ja rzadko sięgam właśnie po kryminały, bo ilekroć zaczynałam czytać jakiś kryminał, zaczynało mi się super, a potem im dalej, tym coraz gorzej, aż w końcu odkładałam gdzieś tam na półkę, na regał i już nigdy nie wróciłam. I to się powtarza i już dlatego nawet nie próbuję, bo wiem, jak to się skończy, ta nasza relacja skończy się, zanim się dobrze zacznie, więc tak. Nie podoba mi się określenie popularne, bo ja już pierwsza myśl, o, poezja, historia, no ale popularny. I też muszę powiedzieć kryminał. Ja jeżeli mowa o kryminałach, to ograniczam się do bardzo niewiele rocznie czytam, no chyba, że pisze Rowling, no ale to bardziej Rowling niż kryminał, to jest obyczajówka, nie kryminał, bądźmy szczerzy. Tamten kryminał to jest drugorzędna sprawa, bo wszystkim nam zależy, żeby się dowiedzieć, czy strajk będzie z Robin, albo Robin ze strajkiem. Ale tak, kryminał. Kryminał to jest taki mega popularny gatunek, ale drugi, teraz, który mógłbym wymienić, to są młodzieżówki z gatunku Od wroga do miłości. Znaczy, no gatunek, to nie jest gatunek, ale no to będzie dalej, to będzie... A, to przepraszam, to będzie w kolejnym pytaniu. To zamykam gębę, wyprzedzam przyszłość. Dobrze. No, dalej. Piąte. Popularny lub uwielbiany bohater, którego ty nie lubisz. O Boż. O Boż. Popularny bohater, którego ty nie lubisz. Wskazałabym Selinę, tak? Sardotien, Pierdotien, której po prostu w Szklanym Tronie nienawidzę, bo to jest okropna, paskudna postać. Po prostu nie wiem, jak można ją lubić. Nie wiem, jak na przestrzeni następnych tomów ona się rozwija. W pierwszym tomie i na początku drugiego drażni mnie, nie lubię jej, a wiem, że ona była uwielbiana, kochana przez wszystkich. Może nadal jest. Nie zabrzmi to wychowawczo, ale na przestrzeni kolejnych tomów rozwija się jedynie jak kwiat przed mężczyznami. Tak, ja ze swojej strony chyba znowuż pojadę klasyką. Snape. No Snape. Ja nigdy nie rozumiałem jego fenomenu. Nie wiem, on mnie wkurzał. Nie wiem, może coś w tym jest, że ja miałem nieszczęście mieć nauczycieli podobnych do Snape'a. Takich, którzy się uwzięli. Na przykład pani od matematyki. Największy koszmar mojego życia polegał na tym, że syn pani od matematyki pracował w firmie mojego taty. Tylko że to był normalnie obibok. L4 pisane przez mamusię nauczycielkę i proszę mojego synka zwolnić do domu, bo jest przeziębiony. Tak, mówimy o chłopie, który miał 20 parę lat. I w związku z tym, że moi rodzice się w końcu wkurzyli i gościa zwolnili, a ja miałem tego pecha, że chodziłem do szkoły, w której ona uczyła i miałem jeszcze większego pecha, że moja wychowawczyni zaszła w ciążę i tamta przejęła wychowawstwo. O rany bosta, co tam się działo? No nie, nie, po prostu... Do czasu, aż nie poszedłem na korepetycję i korepetytorka powiedziała, że to należy zgłosić dyrekcji, bo jestem krzywdzony po prostu przez tę nauczycielkę, bo ja nie jestem aż taki tępy z matematyki. No to się działy rzeczy duże. Także ja, jak miałem do czynienia z takim pierdolniętym Snape'em w życiu, stąd też nie lubię literackiego. Przepraszam. Widzisz? To też nienawiść do rodziców zadecydowała. Huh? After all this time, always. Uwaga, numer 6. Popularny autor, do którego nie jesteś przekonana. Przekonany. Znaczy, to nie wiem, czy to jest kwestia samego w sobie autora, ale powiedziałabym, że Rebecca Kłon, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że ona pisze wielkie, grube kloce. Wielofesnie. I
mimo wszystko też jest gruby i do których ja nie jestem w stanie się przemóc, żeby wziąć, chwycić, pochwycić, wziąć się, żeby zacząć czytać. Dziś nie ma już grubych książek. Dziś są książki puszyste, napompowane. No, Yellow Press jest puszyste. Dobrze, ale cała, powiedzmy, Wojna Makowa jest tłusta, gruba i spasiona po prostu. Cała seria, cała jest trylogia. Jest treściwa. No, tak ja też jestem treściwa, tak? Dlatego cię tak kocham. Książki Rebeki. Człowiek musi mieć duże ciało, żeby się w nim mieściło dużo miłości, no. No ale u mnie się tej miłości nie mieści chyba za dużo. Widzisz, ja też... Ile by mogło się spodziewać? Brzuszek mi rośnie i coraz więcej we mnie miłości. Dobra, a twoja? Jaki jest autor, do którego nie możesz się przekonać? Aneta Jadowska. Coraz bardziej ludzie uwielbiają Anetę Jadowską. Ja prywatnie, no... Uwielbiam jej poczucie humoru i gdzieś jak ją widzę, to aż sam mam do siebie pretensje, że taka sympatyczna osoba i jej książek nie lubię. Franek i Finka był jedynym takim wyjątkiem, przez który przebrnąłem i dobrze się bawię, natomiast jej fantastyka dla dorosłych nie. No przepraszam, ale nie. Numer 7. Popularny wątek motyw, którego masz już dosyć. No. Od nienawiści do miłości, może dlatego, no, że nie mam już 15 lat, a poza tym nigdy mnie ten wątek nie łapał. Powiem tak, to musi być dobrze zrobione, skonstruowane, stworzone i to musi mieć sens i prawdziwa nienawiść musi być, tak faktycznie, a nie, że po prostu ktoś chce z kimś po prostu raz zadarł, ktoś kogoś popchnął, tamten nie wybaczył, ten się obraził, że tamten nie wybaczył i tutaj niby wielka, gigantyczna nienawiść się stworzyła, która się ciągnie latami, każdy sobie z tych dwójki wmawia, że ten tamten go nienawidzi, bo coś tam i to wiecie. I potem nagle, o Boże, bo miłość. Czegoś takiego bardzo nie lubię, a ostatnio niestety miałam z czymś takim do czynienia w niektórych tam fast foodowych książkach. No i ja bym, no... Ale teraz powiedziałaś... Też podpinam się w ogóle pod tą odpowiedź. Jeszcze tutaj dopowiedzieć muszę parę słów, bo ty powiedziałaś wątek od nienawiści do miłości kiepski, jeżeli jest, powiedzmy, to motyw z dupy. Że ktoś myślał, że go ktoś nie lubi. Ale teraz pójdźmy do Sary J. Maas, która jest dzisiaj bardzo popularna w tym niepopularnym tagu, która to faktycznie tworzyła taką nienawiść. No, gość potrafił gnoić bohaterkę, potrafił jej dowalać z każdej strony, a potem ona i tak rzuca się na niego, bo jejku, jaki on jest męski. On mówi, że gnoiłem cię, a tak naprawdę cały czas cię kochałem. To jest tak głupie. Ja nie chcę tutaj wyjść na starego lumpa, ale co w tym jest fascynującego? Co jest fascynującego w tym, że ktoś cię gnoi, ktoś cię wyzywa, poniża i ty w takiej osobie się zakochujesz? Czy mnie zadasz, to co, w sensie, co na podstawie własnych doświadczeń mam ci powiedzieć, czy jak? No nie, bo ty wybrałaś porządnego faceta, który cię nie gnoi, który był porządny, nie było tutaj nienawiści, była od początku miłość, ale nie wiem czemu, skąd ten pociąg do drani? Nie wiem, taki facet to powinien dostać w pysk, kopa w dupę i powinien zostać zrzucony na śmietnik historii i zapomnienia. To jest kwestia chyba telewizji i tego, co jest nam wpajane. Że ten drań, który zawsze właśnie gnoi, poniża, traktuje jak śmiecia, zawsze jest mega przystojny. A mega przystojny to jemu się wszystko wybacza. I bogaty. Jemu się, takim się wszystko wybacza, no bo powiedzmy sobie prawdę, no. Powiedzmy sobie szczerze, jak jest piękny, to on nie może być zły. On po prostu miał coś złego w dzieciństwie, ktoś go skrzywdził i on po prostu musi gdzieś sobie znaleźć ujście swojej niedoli, swojej złości, swojego wiesz, wszystkiego. A on tak naprawdę ma bardzo dobre serduszko. Po prostu no taki, a nie inny los go spotkał. Charakter to cecha drugorzędna. No jasne. Oczywiście. No nie. To jest naprawdę coś, co budzi we mnie taki niesmak. I też jak pojawiają się zapowiedzi wydawnicze już po angielsku From Hate to Love, czy tam From Haters to Lovers, to ja po prostu od razu się gdzieś tam wewnętrznie scringe'u. Nie wiem, może jestem za stary, może już czas umierać. O wiele bardziej na przykład wolę wątki od przyjaźni do miłości. Oczywiście, że tak. Bo to jest takie jakby naturalny kolej rzeczy. Albo nawet z nieporozumienia niech będzie coś. Tak jak ty powiedziałeś, ja już prędzej to zrozumiem, z nieporozumienia jakiegoś. Ale to nie jest nieporozumienie, po prostu ktoś kogoś popchnął, tamten nie przeprosił, tamten się obraził, tamten nie przeprosił, wiesz, i tutaj takie nawarstwiające, zamiast puścić w niepamięć jakiś incydent, po prostu, nie wiem, tak jakieś wytwarzanie, robienie bezsensownych nienawiści. No. Czyli nastoletnie dramy typu on na mnie spojrzał, co chciał tym spojrzeniem przekazać, czy to już jest wyznanie miłości powrót? Nie wiem, no ja nigdy czegoś takiego w życiu nie miałam, żeby jakieś tworzyć dramę z dupy z byle powodu. Ja miałem, ale 20 lat temu wyrosłem.
Dobra, lecimy dalej, bo nie skończyłem. Przedostatnie. Popularna seria, której nie chcesz przeczytać. I ja mam taką w myśli tytuł, czy wiem, o co mi chodzi, ale nie pamiętam tego tytułu. Takie dwa grube tomiszcza o drzewie pomarańczy? Ach, Zakon drzewa pomarańczy Samanthy Shannon. Tak, tak, tak. I nie wiem, wszyscy to zachwalają, się jarają, tym jarali, a jakoś tak mnie to nigdy... Bo za grube. To już swoją drogą, ale jakoś coś w tym było, mimo że okładka mi się podobała, jakoś tak coś w tym było, że nie wiem, może za głośno o tym było? Wszyscy srali się na prawo, na lewo, po środku, góry, na dole. Ale my też się sramy na wiele tytułów i czytamy ale też książki, tak, na które wszyscy się srają i mimo wszystko się zachwycamy. No dobrze, ale jakoś wtedy nie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, nie mam ochoty tego czytać. Szyny były złe i podwozie tak, też było złe. Też było złe i czasami tak mam, że po prostu nie jestem w stanie gdzieś tam w czeluściach mojego umysłu znaleźć konkretnego powodu, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, dlaczego tak myślę, a nie inaczej. No i już, cóż mam się tutaj produkować. Ja do tego woreczka wrzucę z kolei wszystkie serie napisane przez Ricka Riordana. Wynika to z prostej przyczyny. Percy totalnie mnie nie zachwycił. Dwa pierwsze tomy przeczytałem, trzeci zacząłem czytać i mam wrażenie, że to po prostu jest seria, z którą się przestrzeliliśmy. A z drugiej strony chyba najbardziej odrzuciła mnie taka presja ze strony was, oglądaczy, kiedy to cały czas słyszałem, czytaj następny, bo następny to już jest sztos. Po pierwszym Percym czytaj następny tom, bo ten to już jest sztos. Przeczytałem i było mech. I wtedy nie... Czytaj następny, bo następny też. A potem to było, w ogóle czytaj następną serię, bo następna seria to jest sztos. Bo to jest najsłabsza. Poczułem się tak naprawdę oszukany w pewnym momencie, wmanipulowany w jakąś machinę promocyjną tej książki, a im bardziej dawałem jej szansę, tym bardziej okazywała się niewarta mojego czasu. Stąd też wiem na przykład, że cokolwiek by już Rick Riordan nie napisał, ja się trzymam z daleka. Koniec wszelkich jego serii. Arrivederci. Do svidania. Paszą won. No, no i dochodzimy do ostatniego, 9. punktu. Mówi się, że książka jest zawsze lepsza od filmu, ale który film lub serial podobał ci się bardziej niż książka? Ja wiem, co ty powiesz. Ja dwie rzeczy powiem. No wiem, jedną na R, a drugą na... Na R? A, no to... A to powiedz, co myślisz? Rambo. A nie, no to trzy. No to powiem... No, nie... Książka jest zawsze lepsza od filmu, ale który film lub serial podobał ci się bardziej niż książka? No Rambo filmowy. A nie, przepraszam. Odwrotnie, no to co? Przepraszam, zmaściłem. Nie, ja powiem tak. Pierwszym takim moim przykładem sztandarowym to jest Zmierzch, czwarty. Czwarty, czyli Przed świtem, a konkretnie druga czwartej części filmu. A drugim takim przykładem będzie... Kurde, wypadło mi z głowy. Mów, a ja sobie przypomnę w tym czasie. A wiem. Pamiętniki wampirów. Czytałam książki, przynajmniej te chyba dwie, trzy, któreś, ileś tam pierwszych, które są mega słabe, po prostu okropne, a serial bardzo lubię. Przynajmniej pierwsze sezony, bo faktem to są te czasy, gdzie jeden sezon potrafił mieć 20 kilka odcinków po 40 albo godzinie, bo 40 minut godzinie, więc no, tam 6-7 sezonów po 20 odcinków, które miały 40 godzin, to jest trochę za dużo dla mnie, więc ja chyba do czwartego sezonu dobrnęłam, ale podobało mi się mega, a książki są po prostu słabe. Ja nie wiem, jak w ogóle ktoś mógł stworzyć serial na podstawie takiej książki, powiem wam szczerze. No. I w ogóle nic nie mają wspólnego z serialem, może dlatego ktoś sobie wziął jakąś bazę i zbudował na tym coś lepszego po prostu. Odwrotna sytuacja w stosunku do Wiedźmina, gdzie ktoś wziął dobrą wadzę i skiepścił. No. Zaczęło się od wspomnienia piwnicy i myślę, że po tym co powiem przyjdzie mi do tej piwnicy umknąć, by schować się, ukryć przed gniewem. Zgadnij, o czym powiem. No nie wiem właśnie. Władca Pierścieni. Zdecydowanie wolę... filmy Jacksona. A w sensie, że ja wolę książki i mam cię... Nie, przed oglądaczami. Aha. Zdecydowanie wolę filmy Jacksona od trylogii Tolkiena, która no koniec końców mnie wytarmosiła, umęczyła, nie wiem, no zwłaszcza ten wątek końcowy, zakończenie powiedzmy to postaci Sarumana w książkach, to było dla mnie takie mech,
że to po prostu aż zgrzyto zębami. Natomiast Peter Jackson, no te widoki, te hobbity, to wszystko, no totalnie mnie urzekł, mógłbym te filmy oglądać, namawiam czytaczową na maraton rozszerzonej wersji, ale jest niezłomna. Natomiast no do książek wiem, że raczej już nigdy nie wrócę. Trzymam na półce dla szpanu, żebyście wiedzieli, że czytasz taki ograniczony hobbita nie jest mamy. I że Tolkiena też czytałem, więc trzymam dla szpanu. Natomiast no nie, uważam, że Jackson... No ja nie byłam nawet w stanie przeczytać tego drużyny pierścieni. Czyli oboje spieprzamy do bunkra w piwnicy. Tak. No, także tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy ten tak niepopularny opinię o popularnych książkach. Powiem ci, że tak jeśli kojarzę dobrze, to chyba większość, a przynajmniej część tam nam się powiela odpowiedzi. Nie wiem, nie oglądałem tamtego. Ja też nie oglądam, ale jak tak sobie patrzę na te pytania, to sądzę, że czuję, że powtarzam niektóre punkty. No ja byłem wtedy innym człowiekiem, odpowiadałem inaczej. I myślę, że w tamtych czasach jeszcze lubiłem Sarah J. Maas, a jeżeli nie, no to znaczy, że moja nienawiść do Sarah J. Maas jest dłuższa niż miłość. Ha? Trzeba to będzie sprawdzić. A wy dajcie znać, jak wam się podobał ten tak. Dajcie znać, czy chcecie tak odwrócony, czyli następny tak, też wskażcie, który zrobimy, ale ja będę odpowiadał za czytaczową, czytaczowa za mnie i będziemy wtedy sprawdzać, kto ma, że tak powiem, większą znajomość drugiej osoby. Tylko najlepiej taki tak, gdzie nie będziemy ingerować w imiona postaci, w same postaci, no bo ja siłą rzeczy nie jestem w stanie wiedzieć, o czym są książki, które czytał, a ja nie. Tak, czyli generalnie taki tak, w którym pytanie pierwsze brzmi, czy zaginasz brzegi stron, tak, nie, czy lubisz ładne okładki. Jezu, to było głupie. Jakie to było głupie. Dobra, trzymajcie się. Cześć.